Kochani, od dłuższego czasu myślę nad tym, że warto ogłosić to w mowie i w piśmie, że bardzo potrzebna nam jest nowa nauka, która człowiekowi może dostarczyć wiele zrozumienia. I ta nauka, według mnie, to jest nidologia. Nidologia jest to nauka o potrzebach człowieka, bo człowiek bardzo często nie wie, czego potrzebuje. Potrzebuje czegoś, czuje, że czegoś potrzebuje, ale nie wie, czego potrzebuje. I tak na przykład zdarza się bardzo często, że człowiek na przykład potrzebuje potasu, bo jego organizm potrzebuje potasu. Natomiast on o tym nie wie. I co? I po co sięga? Sięga po to, co mu się wydaje, że potrzebuje, bo tego akurat pragnie w danym momencie, na przykład po lody, bo słodkie. Albo człowiek potrzebuje na przykład jodu. Jodu potrzebuje, człowiek potrzebuje, bardzo potrzebuje jodu. I po co sięga? Nie wiadomo, po nic nie sięga, bo z braku jodu może być nawet kretynem. I kochani, i dlatego, jeżeli my nie wiemy, czego potrzebujemy, to możemy się stać nawet kretynami, jeżeli mylimy nasze potrzeby i nie jesteśmy świadomi tego, czego nam brak w życiu. Ale oprócz nidologii uważam, że jeszcze druga taka nauka, która nam jest cholernie potrzebna w życiu, cholernie potrzebna człowiekowi, to jest jeszcze łontologia. Łontologia to jest taka nauka o tym, czego my chcemy. Czego my chcemy, gdyż bardzo często nam się zdarza, że my dostajemy coś od życia, od kobiety, od losu, od świata, ale my wcale nie wiemy o tym, że my tego chcemy. I wtedy my nie doceniamy to, co dostaliśmy, lub odwrotnie. My chcemy czegoś, co jest na wyciągnięcie ręki, ale jeżeli nie wiemy, że my właśnie tego chcemy, to my nawet ręki nie wyciągniemy. I dlatego uważam, kochani, uważam, że jeżeli chcesz być szczęśliwym osobnikiem gatunku Homo sapiens, to powinieneś przede wszystkim zająć się łontologią i nitologią.